Witam bardzo serdecznie. Tarociska Fortuna Kłania się. Dzisiaj, moi drodzy, wiadomość dla Ciebie. Zobaczmy, co karty tarota chcą przekazać. Jest, moi drodzy, taki bodziec, impuls, abym podzieliła się właśnie z Wami kartami tarota, a raczej tą wiadomością, która ma przyjść. Dobra, pasa na horyzoncie, moi drodzy. I oczywiście zmiana losu, ale także widać dobre finanse, moi drodzy, w teraźniejszości. Tylko, że tutaj idą dosyć duże zmiany, bo te pieniądze, moi drodzy, tak jak gdyby się kurczą. Proszę o tym pamiętać, tutaj dużo wydajemy, ale te pieniądze się kurczą. Idzie zmiana poprzez transformację, idą, moi drodzy, jakieś wydatki albo już poczyniliście, albo poczynicie, które te wydatki przyczynią się do moi drodzy, takiego troszeczkę smutku, tak? Bo jest oczekiwanie na coś więcej. Tu oczywiście pokazana jest y, y, dobra sytuacja finansowa jeszcze na teraźniejszości, ale już powoli y, przechodzi to do umiarkowania, czyli do takich y, finansów, y, moi drodzy, no. Nie za wielkich, nie za mocnych. Tutaj oczywiście jest też pokazana, tak jak mówię, trzeci raz transformacja, czyli duża zmiana, bo jest przeciążenie, moi drodzy, obowiązkami. Zawodowymi, domowymi, być może mamy za dużo pracy, za współpracowników. Chcemy dokończyć jakieś projekty, tutaj widać jakieś wcześniejsze plany, które są już realizowane i to w związku z pracą zawodową, ale też w związku z naszym miejscem zamieszkania, z naszym domem. Tutaj, moi drodzy, jest taka ciężkość. Trzeba y, pewne rzeczy pozamykać, i y, tu już będziemy się szykować w umiarkowaniu, moi drodzy, do takiej. Y, spokojniejszej atmosfery spokojniejszej sytuacji w naszym domu, ale też w naszym sercu w naszych myślach. Na razie jest troszeczkę takiego niespokoju, ponieważ jest za dużo wszystkiego na naszej głowie. Są pieniądze wydane, ale te pieniądze są wydane dobrze tak w dobry sposób. Teraz oczekujemy na Coś innego na zmianę, na troszkę odpoczynek oczekujemy i oczywiście na dokończenie wszystkich pozaczynanych spraw, tak jak mówię, czy zawodowych, czy też, moi drodzy, właśnie prywatnych. Tutaj dalej, moi mili, trzeba troszeczkę skupić się na odpoczynku, na pewno ale też na rozsądnym gospodarowaniu finansami, bo umiarkowanie o tym mówi, aby nie szastać pieniędzmi, których już tak naprawdę jest niewiele, tak? Pokazuje to umiarkowanie, żeby po prostu uspokoić się może z wydatkami, uspokoić się wewnętrznie i żyć troszeczkę, no... Tak, umiarkowanie, tak. Możliwe, że w niedługim czasie zaprzyjaźnicie się, moi drodzy, z kimś nowym, bądź też pogodzicie się. Idzie zmiana, troszkę może bardziej zadbacie o siebie, o swoje zdrowie. Dbajcie szczególnie o kości stawy, moi drodzy, ale też układ moczowo-nerkowy, i też proszę pamiętać, również przy umiarkowaniu, że czas na swoje hobby. Może poczytajcie książkę, może w wolnej chwili po prostu obejrzyjcie jakiś film, zajmijcie się sobą i swoimi sprawami. od taki przekaz, moi drodzy, wiadomość dla Ciebie od kart tarota. Oczywiście, to jest czytanie ogólne, proszę pamiętać, i bardzo gorąco pozdrawiam i życzę takiego spokojnego czasu w Waszym życiu, moi drodzy, i oczywiście dobrego odpoczynku. I e, jeśli nie macie jakiegoś hobby, to życzę wam, abyście znaleźli, bo jest tutaj szansa na zmianę, na znalezienie jakiejś dla siebie ścieżki takiej życiowej, e, takiego hobby, takiej pasji być może nawet. Yy, troszkę tutaj tak odczuwam, że może niektórzy potrzebują tą pasję dopiero odnaleźć. Także, moi kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Yy, uśmiechajcie się do siebie, bądźcie dla siebie życzliwi, a pamiętajcie, że to wraca. Pozdrawiam bardzo gorąco, do usłyszenia.